Cześć, hej, witajcie, tu znów Bartosz Kącki. No i przed wami nie takie nowe, może już trochę starsze, limitowana gazetka Lego Star Wars. Przepraszam, że nie nagrywałem przez tak długi czas, ale złamałem rękę, potem byłem na dziennej szkole, ręka nadal mi się nie zagoiła, dlatego mam gips. Jak możecie to sobie już zobaczyć. No i otwieramy naszą gazetkę. Szkoda, że nie ma tutaj ludzika, tylko jest właśnie taki droid. Nie wiem, jak on się nazywa. Mamy naszego droida. O, patrzcie, co jeszcze mamy. Karty. Jako dodatek. W ogóle ten gips mi znieruchomił rękę, ale i tak wszystko mogę nią robić. No prawie wszystko. Dobra, mamy naszą gazetkę, ale najpierw zajmijmy się tym. O, tutaj jest chyba napisana nazwa. Probi droid. Nie wiem. Okay. Więc otwieramy. Nie wiem, czy muszę skoczyć po nasze magiczne niebieskie nożyczki, czy po prostu tak normalnie luzem da się to otworzyć. I na siłę jeszcze raz. Nie, chyba muszę skoczyć po magiczne niebieskie nożyczki, bo chyba się nie uda. Dobra, zaczekajcie. Ja tutaj szybko sobie sięgnę po magiczne niebieskie nożyczki. Okej, już mam. Jak widzicie, otwieramy, obcinamy. Oczywiście źle musiałem obciąć. Tyle chyba wystarczy. No, właśnie. No i wow. Spodziewałam się, że będzie więcej elementów. To wszystko. Dobra. Jejku, naprawdę mało elementów w tym ATCT było. Dużo więcej elementów. Dobra, więc tutaj jest gdzieś instrukcja, czy nie? Ja zaraz tutaj zobaczę. O, widzę już komiks. O, jest instrukcja. Dobra. No i zaczynamy budowanie. Zrobimy coś takiego jak w tym ATCT. Będziemy sobie budować. Jajajaj, nienawidzę tych elementów takich płaskich, bo je się trudno wpina. Dobra, dalej. Robimy. No, jest oczko. Okej. Ono będzie na środku. Dalej, inne te spinacze. Upsi. Ciekawe, czy tutaj będą jakieś części zapasowe, czy nie. Do tego przygotowałem taką niespodziankę, o czym się dowiecie albo w sobotę, albo w poniedziałek, albo we wtorek. Tak, jeszcze do końca nie wiem. Mamy talerzyk. No, czy talerzyk, parasolka. Ja tą część używam czasami albo do talerzyka, albo do parasolki. Zależy, co sobie buduję. I kończę już budować powoli to nasze miasto Lego, więc spodziewajcie się za kilka tygodni albo miesięcy, więc więc no czekajcie po prostu. Dobra.
Te pistoleciki są w ogóle fajne. Fajne części w Lego, ja je bardzo lubię. No i gdzie ja mam to wsadzić? Tutaj. Jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj. Upsi. Coś mam dzisiaj kłopot z ustawieniem tego telefonu. Znaczy kamerki. No ja nagrywam czasami przez telefon, czasami przez kamerkę. Zależy co mam bliżej. Mamy takiego. Jak on tu się nazywał? Ja tutaj sobie zerknę. Probi droida. Nie, ja nie dam rady tego wymówić. No. I on tak właśnie się prezentuje. On był z chyba Imperium kontratakuje. Z tej śnieżnej planety. Hoth. Wiecie, dawno nie oglądałem Star Warsów. Chociaż jest już Han Solo do ściągnięcia. Jak nie byliście na tym filmie Han Solo, to możecie sobie obejrzeć. Bo serio film jest. Jak się go ogląda pierwszy raz, to jest nudny, nudnawy, nic się tam nie dzieje. Dziwnie zrobiony. Ale jak się ogląda drugi raz, to jest. Tak już. Od 1 na 10 to mogę sobie postawić jakieś 3, 4 na 10. Więc. Ale oczywiście to jest moja opinia. Możecie napisać w komentarzach, jak wy oceniacie ten film. Albo ten, tego droida. Upsi. Troszkę źle to tutaj zrobiłem. Okej. No, więc tam się prezentuje nasz ATCT, ale teraz przyjrzymy się gazetce, bo ona jest właśnie najciekawsza. Dobra. Co my tutaj na początku mamy? Mamy szturmowca, mamy tą wersję limitowaną. Dobra, dalej. Karty. Mamy karty, to fajnie. O, mamy komiks. To jest fajne. Tak w ogóle, o kim tutaj jest komiks, bo ja nie poznaję tych dwóch ludzi. Może to jest chyba Leia, a ten drugi to nie wiem, może jakiś generał. Dobra, dalej mam jakieś zabawy. Dalej. Dalsza część komiksu. Dalej. Znów dalsza część komiksu. O, jest. Jest ten Czubaka. Dobra, co jest dalej? O, koniec komiksu. O, jest, mamy tego Dartha Vadera, Lorda Vadera jak plakat. O, Yoda. Fajnie. Lubiłem tego stworka. Potworka. Vader. O, kolorowanka. Chyba. Labirynty. Z Rey i Kylo Renem. Coś za daleko. O, właśnie. Jeszcze tutaj mamy. Tu i tu. Instrukcja. Drugi komiks. O, jest właśnie nasz. Nasz Probi Droid. O, mamy tego Snowka.
fajnie go zrobili z Lego. I piszcie w ogóle w komentarzach, kim jest ten Snow, bo ja... On się tak pojawił znikąd. W tych częściach z tymi Kylo Renem i Rey'em. Nie wiem, nawet nie wiadomo, kto to jest. To pewnie dużo osób z was wie, ale ja nie poznaję zupełnie gościa. Może to jest imperator, który przeżył ten wybuch Gwiazdy Śmierci, jakoś się tam schronił, zaczął robić ten najwyższy porządek. Nie, ja nie wiem. Ale będziemy mieć w następnym katalogu za miesiąc Obi-Wana, więc na pewno sobie zakupię, bo lubię Obi-Wana. No i koniec. Więc w następnym odcinku albo otworzymy sobie karty, albo będzie ta niespodzianka. Więc to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Piszcie komentarze, dawajcie lajki, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!